Identyfikator podmiotu SCP-173. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-173 musi zawsze być trzymany w zamkniętym pomieszczeniu. Wchodzić do przechowalni mogą grupy co najmniej 3-osobowe. Personel musi zamknąć za sobą drzwi na klucz. 2 testerów aż do momentu opuszczenia przechowalni przez cały personel jej zamknięcia musi utrzymywać z SCP-173 kontakt wzrokowy. Opis. Obiekt przeniesiony został do Ośrodka 19 w 1993 roku. Jego pochodzenie dotychczas nie zostało poznane. SCP-173 jest zbudowany z betonu i prętów zbrojeniowych oraz pomalowany farbą w sprayu marki Krylon. SCP-173 jest żywy i ekstremalnie niebezpieczny. Obiekt nie może się poruszać, kiedy ktokolwiek na niego patrzy. Z obiektem należy zawsze utrzymywać kontakt wzrokowy. Członkowie personelu wpuszczani do przechowalni zawierającej SCP-173 są instruowani, by zgłaszać zanim mrugną. Ataki obiektu prowadzą do skręcenia ofierze karku u podstawy czaszki lub jej uduszenia. W przypadku ataku personel zobligowany jest zastosować się do procedur przechowawczych dla obiektów niebezpiecznych 4 klasy. Pracownicy zgłaszali odgłosy skrobania kamienia dochodzące z przechowalni, kiedy w środku nie było żadnego członka personelu. Dźwięki te zostały uznane za normalne, a zmiany w tych zachowaniach powinny być zgłaszane do aktualnie przebywającego na służbie nadzorcy. Czerwono-brązowa substancja wypełniająca dno pojemnika jest mieszaniną odchodów i krwi. Jej pochodzenie nie jest znane. Przechowalnia musi być czyszczona co 2 tygodnie.